Cześć, z tej strony Trójka i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z serii, w której omawiam wszystkie nieodkryte miejsca w Wiedźminie 3. Dzisiaj przeniesiemy się dość blisko Oxenfurtu, szukając nieodkrytych miejsc po wschodniej stronie mapy. Jednak nadal zostaniemy w środkowym Velen. Jak zawsze, wszystkie nieodkryte miejsca, jakie będziemy omawiać, macie teraz na ekranie. Zapraszam do oglądania. Myślę, że wszyscy ci, którzy interesowali się aktualizacją Next Gen, wiedzą, o czym teraz krótko opowiem. Jedziemy w to miejsce. Jest to Diabli Dół. Zresztą mamy tutaj punkt szybkiej podróży, gdzie położone jest obozowisko bandytów. To miejsce jest częścią zadania w Cieniu Wiecznego Ognia, w ramach którego musimy to obozowisko, delikatnie mówiąc, sprzątnąć. Ja osobiście weszłam do środka bez aktywowania zadania wcześniej i też da się to zrobić. Jeśli chodzi o samo nieodkryte miejsce, mamy tutaj 9 panów bandytów na poziomie 9. Są oni porozrzucani pod całym Diablim Dole, więc czasami też trzeba się wspiąć wyżej lub zejść niżej. Po ich pokonaniu możemy rozejrzeć się po okolicy i jest tu naprawdę dużo fantów do zgarnięcia, nie tylko skarb w ramach znaku zapytania. Na trudność oceniam to miejsce na 1 na 5, bo okolica jest do walki nieco trudna. Początkujący gracze mogą się trochę nabiegać, ale poza tym nie będziecie mieli problemu. Panowie bandyci też się na nas nie rzucają jednocześnie, można to sobie na spokojnie ogarnąć. I koniecznie ogarnijcie sobie zadanie związane z tym miejscem. Nie będę wam spoilerować, ale bardzo polecam. Kiedy przechodziłam je pierwszy raz, naprawdę czułam się, jakbym grała w Resident Evil, nie Wiedźmina. Jeśli chcecie, żebym kiedyś nagrała wam gameplay, napiszcie mi w komentarzu. Następnie omówimy sobie te dwa miejsca położone naprawdę blisko siebie. Najpierw zajmujemy się opuszczonym miejscem, którego strzegą 4 utopce na poziomie 4. Kiedy je pokonamy, od razu do miejsca wracają ludzie. Teraz możemy też zająć się drugim nieodkrytym miejscem, czyli ukrytym skarbem. Wydaje mi się, że jakbyście bardzo chcieli, możecie podkraść się do niego nieco z drugiej strony i ominąć te utopce, ale polecam sobie te dwa miejsca połączyć. Mamy sobie zwłok jakiegoś pana, przy których znajdujemy niewysłany list. Czytamy go, a potem aktywuje nam się zadanie Nieszczęśliwy Wypadek. Musimy, jak w większości takich zadań, wypłynąć w morze i odnaleźć ukryty pod wodą skarb. Pływają sobie tutaj dwa utopce na poziomie 10, ale możemy bez problemu sobie z nimi poradzić. W tym miejscu też randomowo objawił mi się punkt szybkiej podróży Przystań Kochanków. W sumie dobrze wiedzieć. Skarb leży sobie tutaj, w tej skrzynce. Zabieramy go i to całe zadanie. Na trudność oceniam te dwa znaczniki na 1 na 5, bo utopce na poziomie 4 na lądzie nie są bardzo trudne do pokonania, tak samo jak te dwa utopce na poziomie 10 w wodzie. Tutaj możecie bez problemu przejechać w każdym momencie gry i dacie sobie spokojnie radę. Następnie udajemy się w to miejsce, gdzie czeka na nas strzeżony skarb. Pilnuje go jeden Algul na poziomie 13. Pokonujemy potwora, a następnie możemy szybko zgarnąć sobie fanty ze skrzynki. Na trudność oceniam to miejsce na 1,5 na 5 ze względu na poziom potwora, bo jak przyjedziecie tutaj jakoś wcześnie, to może być wam trochę ciężko, ale poza tym to nie jest trudne miejsce. Zostajemy w okolicy i zaraz jedziemy tutaj, gdzie czeka na nas kolejny ukryty skarb. Pilnuje go Mglak na poziomie 4, a sam skarb znajdziemy tutaj, przy zwłokach jakiegoś mężczyzny. Leży list razem z kwiatkami. Romantycznie. Czytamy list i aktywuje nam się zadanie Jak pech to pech. Jak słusznie widzicie, kiedy odnalazłam to miejsce za pierwszym razem, gra mi podpowiedziała, że powinnam jednak zdobyć więcej doświadczenia, więc zdecydowałam się wrócić do tego zadania nieco później. I przy okazji się zorientowałam, że gra trochę nabiła mnie w butelkę, bo w sumie mogłabym od razu zgarnąć ten skarb i może nic by się nie stało, bo on de facto leżał sobie tutaj, na tym wozie. No ale trudno, mądry Wiedźmin po szkodzie. W każdym razie, kiedy zawitałam w to miejsce po raz drugi, wyskoczyły na mnie dwa nekery na poziomie 18. Pokonałam je, a następnie zgarnęłam sobie skarb z tego wozu. Pamiętajcie, że musicie najpierw odnaleźć klucz do skrzynki przy ciele kobiety leżącym obok.
Na trudność oceniam to miejsce, myślę, że na 2,5 na 5 ze względu na poziom nekerów. Chociaż trochę trudno mi ocenić, co by się stało, gdybym postanowiła zgarnąć ten skarb na niższym poziomie doświadczenia. No ale jakby te nekery miały na mnie wyskoczyć, kiedy miałam poziom 8, mogłoby to się skończyć niepotrzebnym wczytywaniem save'a. Dość problematyczne miejsce, bym powiedziała. Nie odjeżdżamy daleko, bo tuż obok poprzedniego znaku zapytania znajduje się gniazdo potworów. Siedzą sobie w nim 3 gule na poziomie 9. Szybko je załatwiamy, a następnie możemy wysadzić sobie ich gniazdo i to całe nieodkryte miejsce. Na trudność oceniam to miejsce na 1 na 5, bo myślę, że powinniście sobie z nimi poradzić bez problemu. Może jak będziecie mieć bardzo niski poziom doświadczenia, to się trochę nabiegacie, ale poza tym to nic trudnego. Jedziemy jeszcze dalej na wschód i zaraz natrafiamy na kolejne nieodkryte miejsce, jakim jest obozowisko bandytów. Panów bandytów jest 3, wszyscy są na poziomie 9, więc nie stanowią jakiegoś wielkiego wyzwania. Potem możemy zgarnąć sobie ich skarb ze skrzynki. Na trudność również oceniam ten znak na 1 na 5, bo tutaj też musielibyście mieć bardzo niski poziom, żeby się nabiegać. Poza tym to łatwizna. Następnie udajemy się tutaj, do kolejnego opuszczonego miejsca. Siedzą tu sobie 4 utopce na poziomie 9. Szybko sobie z nimi walczymy, a następnie od razu do miejsca wracają ludzie. Mamy też tu jakiegoś kupca, któremu możemy opchnąć parę niepotrzebnych gratów. Na trudność oceniam to miejsce na 1,5 na 5, bo walczymy w dość kiepskim otoczeniu. Jak traficie tutaj mając niższy poziom doświadczenia, to utopce mogą was trochę przytłoczyć. Poza tym nie jest to bardzo wymagające miejsce. Kolejnymi 2 nieodkrytymi miejscami okazują się być 2 gniazda potworów położone bardzo blisko siebie, obok tej budowli, cokolwiek to jest. Naliczyłam 6 guli, chyba gdzieś dalej wałęsał się jeszcze 7, ale był on na tyle daleko, że postanowiłam nie podchodzić. Wszystkie potwory są na poziomie 9, więc nie są bardzo wymagającymi przeciwnikami. Po pokonaniu rozwalamy sobie 2 gniazda i to całe zadanie. Na trudność oceniam to miejsce na 1,5 na 5, bo te gule też nie rzucają się na nas jednocześnie, a przynajmniej do mnie podchodziły pojedynczo albo po 2 naraz. Myślę, że dalibyście sobie radę bez większego problemu. Następnie jedziemy tutaj, w to miejsce, gdzie czeka na nas jeszcze jeden ukryty skarb. Jadąc tutaj zaatakowała mnie watacha wilków, ale wszystkie były na poziomie 5. Park był na 8, więc de facto można je wszystkie spacyfikować jednym igni. Przy samym ukrytym skarbie nie ma potwora, po prostu przy ciele nilfgaardzkiego żołnierza znajdujemy jakieś zapiski. Wiecie co tu jest dziwne? Że tutaj kręcą się nilfgaardczycy i oni sobie tutaj tak chodzą. I nikt się nie zorientował, że tu leży ich kolega? Co jest? No ale czytamy sobie zapiski i aktywuje nam się zadanie Ukryta Przystań. Idziemy za zadaniem tutaj na ten pomost, w pobliżu którego kręcą się 4 utopce na poziomie 4. Pokonujemy je, a następnie możemy zgarnąć sobie skarb ze skrzynki. To kończy nam całe zadanie. Na trudność oceniam to miejsce na 1 na 5, bo poziom utopców jest wręcz śmieszny. Nie ma tutaj nic trudnego do zrobienia. I plus za super widoczek na Oxenfurt. Następnie jedziemy sobie na drugą stronę tego przylądka, gdzie czeka na nas strzeżony skarb. Pilnuje go aż 6 utopców na poziomie 9. U mnie jeszcze siedziały w takiej kupie, no ja bym się bała tutaj przyjeżdżać na jakimś niskim poziomie doświadczenia. Po ich pokonaniu możemy sobie zgarnąć sporo fantów ze skrzynek i paczek. Na trudność oceniam to miejsce na 2 na 5, właśnie ze względu na to, jaka sytuacja przytrafiła się mi. Ja problemu nie miałam, ale jakbym przyjechała tutaj na poziomie 10, serio musiałabym się nabiegać, żeby te wszystkie utopce pozabijać i przy okazji sama nie zginąć. Na sam koniec odcinka udajemy się w to miejsce, czyli opuszczone miejsce, jakim jest jakiś nilfgaardzki garnizon. Siedzi tu sobie 5 guli na poziomie 9 i 1 algul, również na poziomie 9. Uwaga!
Jeden ghoul siedzi sobie na murach, przynajmniej u mnie się tak zrespawnił, co pozwoliło mi zebrać trochę fantów z tego miejsca. Pamiętajcie, jak tu wrócą nilfgaardzcy żołnierze, już potem ni stąd nie zabierzecie, więc korzystajcie z okazji. Za coś trzeba żyć! Po zabiciu wszystkich potworów do miejsca wracają żołnierze i to całe zadanie. Mamy nawet handlarza, któremu możemy sprzedać wszystkie fanty, które Geralt zbierał w przerwie pomiędzy jednym ghoulem a drugim. Biznes się kręci, pieniądz nie śmierdzi. Na trudność oceniam to miejsce na 1,5/5, bo jak te ghoule się rzucą na nas jednocześnie, to może być trudniej, ale jeśli macie więcej doświadczenia, to poradzicie sobie bez problemu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz, czy Wasz Geralt też jest Geraltem zbieraczem, czy może zdobywacie pieniądze jak uczciwi ludzie, wzbogacacie się zabijając potwory. Ja jestem zdecydowanie zbieraczem, potrafię nawet roślinki sprzedawać u zielarzy, jak już ich nie potrzebuję. Zachęcam też do zostawienia subskrypcji, jest nas coraz więcej, co naprawdę mnie cieszy. Niedawno dobiliśmy 20 subskrybentów, przynajmniej jak nagrywam ten film. Może jest już nas więcej albo mniej, sama nie wiem. Pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.